60 lat pracowałem z dość jasno wytyczonym kierunkiem, idąc od postimpresjonizmu do formy biologicznej, z formy biologicznej do abstrakcji biologicznej. Zapisywano, że jestem jednym z współtwórców tego kierunku i z abstrakcji biologicznej przechodząc w abstrakcję geometryczną. Ale tylko po to ta droga była potrzebna, żeby dojść do własnego języka sztuki. Dla mnie jako artysty Nowa Huta jest swoistą legendą, bo legendą jest wszystko to, co w młodym człowieku powstaje. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, wszystko tworzyło się tam. W Nowej Hucie zamieszkałem w 1957 roku ubiegłego wieku. I nieprzerwanie żyłem w tym mieście, pracując, tworząc, działając społecznie przez 35 lat. Czy bym zmienił coś w moim życiu, a moje życie to twórczość? Nie. Natomiast dokupywałbym garściami czas, bo w moim życiu zawsze brakło mi czasu na realizację nadwyżek zamiarów, nadwyżek pomysłów i propozycji realizatorskich zarówno w architekturze, zarówno w scenografii, jak i w malarstwie, jak i wreszcie w rzeźbie. Wydaje mi się, że realizowałem około 20-25% swoich możliwości, ale jeszcze przecież nie ogłosiłem końca działalności i końca twórczości. Każdy z twórców wierzy, że nawet na łożu śmierci uczyni jeszcze gest, który uczyni go nieśmiertelnym. Nic razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez prawy i pomrzemy bez rutyny. W ramach 19. Nowochódzkiej Wiosny Muzycznej w Ardzonie Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida odbywa się koncert mojego zespołu Emoliente. Jest to koncert utworów po części latynoamerykańskich lub też polskich z lekko latynoamerykańską nutką i rytmem, dlatego że odwołujemy się po części do moich polsko-latynoamerykańskich korzeni. Rytmy takie jak tango, bolero, bossa nova, no też troszkę swingu i jazzu. Emoliente to jest również południowoamerykański napój, dokładnie pochodzący z Peru. Przyrządza się go z różnych egzotycznych owoców i ziół. Smakuje słodko, na pewno jest smaczny. Mam nadzieję, że nasza muzyka też tak samo Państwu posmakuje. Na parkietach, na mostach, ze koloru włosów cukier i będę prostu. Moja muzyka jest dynamiczna, jest w niej dużo temperamentu, jest taka, mam nadzieję, że jest trochę zmysłowa, porywająca do tańca, do refleksji czasem. Jest taką muzyką dla wszystkich. Tutaj akurat bym się odwołała do Ameryki Południowej, tam muzyka dotyczy wszystkich, wszyscy grają, wszyscy tańczą, i starzy, i młodzi. I tak samo chciałabym, żeby to było u nas, i myślę, że jest. I myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. So strange, so strange. Z pochodzenia jestem nowochucianką. Mając pewne zamiłowanie do pisania, postanowiłam napisać książkę, która będzie osadzona właśnie tam. Żeby troszkę zaintrygować czytelników, pomyślałam, że może to być kryminał.
I wtedy zobaczyłam tego gościa. Nikt w Nowej Hucie tak się nie ubiera, a już zwłaszcza na spacer po łąkach. Miał na sobie czarny, błyszczący nowością garnitur, w prawej ręce niusteczkę typu aktówka, a w lewej parasol z wielką rączką w kształcie jakiegoś egzotycznego ptaka. A jeśli to ten wampir z Uroczego? Kryminał nie składa się z narratora i bohaterów, tylko cała książka jest w formie różnego rodzaju notatek, zapisków, fragmentów pamiętnika, listów, rekomendacji partyjnych, donosów, różnego rodzaju skarg, podań i tym podobnych. I z tego wszystkiego wyłania się historia naprawdę dość mrożąca krew w żyłach, ponieważ giną aż 4 osoby, a w tym nauczycielka matematyki Kosa. Nareszcie plac centralny. Rzeczywiście wygląda trochę jak niezbyt udany tort urodzinowy, w którym właśnie eksplodowała bomba. Dookoła grube kolumny, ozdobne gzymsy i lodzie, a w środku ogromny, pusty skwer z zaniedbaną trawą i rzędem nędznych bratków. I nagle znowu zobaczyłam tego gościa. Chciałam Ci jeszcze przypomnieć, słodki Jezu, że Nowa Huta jest teraz intergeneralną dzielnicą Krakowa, a nad nim już tyle świętych ważnych czuwa, że na pewno nikomu się nie narazisz, jak nas wszystkich weźmiesz pod swoją opiekę.